Cześć kochani, witam Was. Taką szybką wrzutkę chciałem zrobić generalnie, co z tą pracą moją. No i od razu Wam mogę powiedzieć, że nie przyjąłem jej. Także miałem iść i nagrywać, ale jest tak zimno, aura nie sprzyja, także idę do rodziców i stamtąd Wam opowiem. O, słuchajcie, zobaczcie, od razu jest ogłoszenie. Nie wiem, czy widzicie, kupię dom za gotówkę, zobaczcie. Także jak macie domy swoje na sprzedaż, dzwońcie i kasa będzie. A co jest najlepsze? Że tu jest moja działka, także jak wybuduję, to na pewno do niego będę dzwonić. Słuchajcie, zobaczymy się za niedługo. U Was będzie to sekunda. Hejka. Cześć, i sekunda minęła, tak jak powiedziałem. Słuchajcie, tam mieliście wrzutkę na tym wstępie, że opowiem, co się stało. Żeby to streścić, bo to troszeczkę taka historia jest rozciągająca się w czasie. Także słuchajcie, tą pracę, którą nie przyjąłem, także 11-12 stycznia miałem mieć telefon zwrotny, że już są dokumenty dla mnie gotowe, żeby zrobić badania i ciuchy miałem dostać z tej pracy i tak dalej. Ale nie dostałem tego telefonu, tylko dostałem SMS-a, że ta firma, generalnie dyrekcja tam ma jakieś problemy, się boi tej pandemii i że no mogą mi zaoferować tą pracę, ale na umowę zlecenie i że dzwonimy się jutro, bo on jest gdzieś tam na jakimś spotkaniu, to była godzina 16. Także napisałem mu, że o 12 zadzwonię następnego dnia. Słuchajcie, no umowa zlecenia, tak się nie umawiałem. Umawiałem się na umowę na pełny etat plus umowę zlecenie. Także trochę byłem zaskoczony, ale się tym nie zmartwiłem. Słuchajcie, wbiłem się na internet od razu, praca za rogiem, na tą aplikację. Tam były dwie interesujące mnie oferty. Już wiecie, wchodziłem w swój praktycznie to, co wiedziałem, na płytką wodę, także jako magazynier sobie to znalazłem, tą pracę, te dwie dodatkowe prace, tam były dwie na magazynie. Słuchajcie, następnego dnia rano, bo to już była 16, także nic się nie dało zrobić tego samego dnia, następnego rana zadzwoniłem do jednej, z automatu umówiłem się na wizytę, bo to było 9 minut drogi samochodem od mojego miejsca zamieszkania. No co, no pojechałem tam na godzinę 10. I słuchajcie, no fajna firma, to była jakaś rozlewnia farb, sprzedająca farby czy coś takiego. Biliśmy się do tego biura, tam przyszedł szef, szefowa. No słuchajcie, no czułem się jak u siebie w domu, nie? Tak jakbym przechodził jakąś rozmowę za granicą. Pełna kultura, rzetelność i porozmawialiśmy na temat tej pracy i porozmawialiśmy sobie prywatnie. Zarobki były od 4000 do 5700 brutto. Oczywiście mi powiedzieli, że dostaję 4000 na start, że się nie bawią w minimalną, że tu płacą, a nie dostaję 4000, czyli jakbyśmy się dogadali, to mam 4000 plus premię. Także jak na start wydaje mi się, że dobrze. Oczywiście ja im przedstawiłem moje referencje, ale ustne, ponieważ nie byłem przygotowany żadną CV-ką, żadnymi dokumentami. Co najwyżej wziąłem sobie certyfikaty na wózki widłowe, na flexi, tam jest bodajże 7,5 tony i 3,5 tony. Ten flexi to jest tego wysokiego składu z kamerami, z kamerą jedną. Słuchajcie, moje doświadczenie im się bardzo podobało, moje podejście też. Ja powiedziałem im, że nie bardzo mi zależy na zarobkach, tylko na fajnej atmosferze w pracy, bo to jest dla mnie priorytet. Także, no słuchajcie, no rozmowa przebiegła fajnie. Powiem Wam szczerze, że za fajnie, tak naprawdę za fajnie. No dobrze, i szefowa, no ta pani tam, no była moja, przyszła, miała być szefowa, no to została tam u góry w biurze, a szef mnie tam oprowadził po magazynie na dole, żeby mi to pokazać, czy mi by pasowało i tak dalej.
wbijając się na ten magazyn z nim, powiem wam, że pierwszy taki szok, nie? Dwóch pracowników stoi i nic nie robi. Także widać, że tam jest atmosfera taka bardziej rodzinna. I w czasie tych rozmów, jak on mi pokazywał ten magazyn, te praktycznie wózy widłowe, te paleciaki, to wszystko, te hale, no to no ja mu powiedziałem, że to tutaj naprawdę nic nie jest mi obce. I ta zawijarka do palety. Słuchajcie, jak przerobiłem tyle lat za granicą, to ja pracowałem na magazynach o dużych składach, gdzie było naście tysięcy miejsc paletowych. Także to była dla mnie, nie wiem, jakbym mógł to nazwać, no taki mały kibelek jakby, nie? Ale wiecie, no także czułem się jak u siebie generalnie, nie że w kiblu, tylko jako kibelek, że małe pomieszczenie i mówię, ogarnę to moment. On tam mi mówił, że jak ktoś jest inteligentny, to do 3 miesięcy przyuczenie, bo to komputery, tam farby się dozuje, coś tam, a jak ktoś się bardziej nie kumaty, to nawet może zająć 5 roku i że mu zależy, że on szuka tak długoterminowo tego pracownika, no bo wiadomo, to pieniądze, szkoli, ktoś się i tak dalej, nie? Ale słuchajcie, no generalnie, no co wam mogę powiedzieć, wydawało mi się to dalej za kolorowo, no jak pracownicy stoją, jeszcze szef tu wszystko oprowadza, jeszcze i zawołał, to chodźcie ze mną, pokażemy mu wszyscy. Wie kurczę, normalnie jedna wielka familiada, elegancko, nie? Nadaje się tam. Choćby, żeby im pokazać, jak się pracuje. Nie. Ogólnie w porządku, ekipka, wydawało mi się, że super. Ale tak w głowie cały czas szukałem tego jednego haczyka. Mówię, przecież to jest niemożliwe, no kurczę. To ja wpadam do Polandu i od razu mam złotą robotę. Pierw po znajomości, druga tak, o, no kurczę, 15-14 lat minęło, to mówię, ale się pozmieniało na kozaka, nie? Ale ten szef tak dobrze mi mówił, tak mnie zachęcał, żebym tu został, wręcz czułem się tak na tej rozmowie, jakby to ode mnie zależało, czy ja tu chcę zostać, a nie, że on mnie zatrudnia. Trochę głupio to brzmi, ale tak się czułem generalnie. No to ja już zacząłem się wypytywać tych pracowników, na czym ta praca polega, ponieważ miałem znajomego, który pracował w farmach za granicą, to był mój dobry przyjaciel Anglik. Także się dopytywałem jego pracę, jak to się tam odbywa, co on tam robi. Także trochę im tam pytam, zadawałem w tym kierunku, jakie procesy mają i tak dalej. Ale usłyszałem jedną taką rzecz. Taką, ten haczyk mi powiedział. No słuchaj, no bo mówi do mnie, no widzisz, no teraz stoimy, nie ma pracy. Także już to zdążyłem zajarzyć, że tutaj szef się nie będzie czepiać, po prostu jak nie ma pracy, to można sobie ogólnie tak jakby nic nie robić, ale jeżeli jest praca, to wymogi, nawet nie wymogi, tylko takie jakby zaangażowanie człowieka daje mu, no wiadomo, trzeba zrobić ogień w szopie. Nie ma czasu na zjedzenie, nie ma czasu na toaletę, jak ja to mówię. Jeżeli jest taki pracodawca, że nie wymaga, ale jak jest praca, to wymaga, to trzeba od siebie to po prostu dać. Ja to znam od podszewki, ja to po prostu zajarzyłem od razu, ale zadając mu te pytania o procesie tego wszystkiego, no on mi wyskoczył, no słuchaj, nadźwigasz się. Od razu wiedziałem, że nikt za darmo pieniędzy nie rozdaje ani w Polsce, ani za granicą. Powiedział mi, że tak mniej więcej od 5 ton trzeba tutaj podnieść, nie? Także od razu sobie powiedziałem mi, na jakim etapie jest ta praca, kogo potrzebują. Jak ja to usłyszałem, to od razu powiedziałem, a to już rozumiem, gdzie będzie moje miejsce w tej pracy. Przy tym szefie od razu powiedziałem, no to już rozumiem, co mam tutaj robić. Przynieś, podaj, pozamiataj, w wolnej chwili se polataj. Także było śmiesznie i fajnie. Powiedziałem, że rozumie wszystko, rozumie tą całą tutaj tą halę i znam ją i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, co wam mogę powiedzieć tak pokrótce. Zapytałem się, jak wygląda teraz moje referencje co do niego i tak dalej. On mówi, że jeszcze ma jednego pracownika po mnie, bodajże chyba na 11, także musi go przyjąć i że będziemy w kontakcie. Ja mówię, a kiedy pan mi da znać? Mówi, że na pewno do jutra, tak do 12, nie? Nie wiem, głupio zabrzmi, jeżeli bym powiedział, że czułem, że po prostu już tamtemu bym mógł odmówić, bo po prostu no, z moimi referencjami postawiłem poprzeczkę bardzo wysoko, jeśli chodzi o magazyny.
Tym bardziej, że mam jeszcze ważne certyfikaty co na wózki widłowe, tym bardziej może nie ważne do końca, bo wyszliśmy Unia, a Wielka Brytania wyszła z Unii, także mogą się nie liczyć, ale to przynajmniej dokumentami pokazałem, że takie certyfikaty posiadam. Także dobra, sprawa zakończona. Przyklepaliśmy rękę, żeby czekać na tą wiadomość, co dalej, jak to się rozwinie. No i słuchajcie, wsiadłem w samochód i jadę do domu, ale po drodze, słuchajcie, no po drodze miałem tak, że jadąc tym samochodem powiedziałem sobie jedno. Pracodawca był tak wspaniałym człowiekiem, że naprawdę takie coś spotykałem za granicą tylko. Nie wiem, jak jest w Polsce, ponieważ w tamtych latach, jak pracowałem, no to praktycznie 3 lata tylko w piekarni. Jak znacie tam mój życiorys z poprzednich filmów i za dużo nie miałem tej pracy. Było wojsko skończone, piekarnia i wyjeżdżałem za granicę. Także praktycznie jeden pracodawca. No i wiadomo, ta szkoła zawodowa, którą skończyłem, nie, tam też były praktyki 3-letnie. Także dwóch pracodawców bym mógł powiedzieć, ale wszyscy byli w porządku, nie? Także, no słuchajcie, wracając tym samochodem, mówię sobie sam do siebie, czy ja podołam, nie? Słuchajcie, 5 ton, no nie oszukujmy się, za granicą się nie leżało, nie siedziało, tylko się zapierdalało. Także troszeczkę te plecy mam popsute. Jakby wam to ująć, na magazynie różnie było, nie? Ja wam powiem, jak ja to odbieram, nie? Jeżeli szef sobie dobrze nie poruchał i nie spuścił, to musiał generalnie, jak to ja sobie wmawiam, musiał wyżyć się psychicznie, wyładować się na człowieku i po prostu polepszyć sobie, bo ja innego określenia nigdy na to nie mogę znaleźć, bo czasami dawał, no po prostu, no jakby warto powiedzieć, no przyjechał kontener ponad 30 ton, 40 ten duży i wrzucił mnie na przykład tam samego na cały dzień, dość, że trzeba było go rozwalić, czyli układać na palety numery, szukać ciężkich kartonów, zawijać, to jeszcze trzeba, musiałem robić zamówienie na przykład spiętrzyć 28 palet, nie? Dla klienta, a resztę wyłożyć w raki, czyli to wszystko wymagało 2 dni procesu i na przykład przez te 2 dni nie dał mi nikogo do pomocy, bo twierdził, że inni są zajęci, a robili na przykład w dwójkę jakąś tam pracę lajtową, a ja musiałem to ogarnąć sam. Także były takie podbramkowe sytuacje, co na przykład zapadły mi w głowie i po prostu dlatego wam to opowiadam, że nie zawsze było kolorowo zdobywając te pieniądze. Ale wiecie, nie bolało mnie to. Byłem młody, silny człowiek i po prostu to nie było dla mnie żadne wyzwanie. Żadne wyzwanie. Ale jakby nie patrzeć, z czasem tego dźwigania plecy uszkodziłem w jakimś tam stopniu. Nie obwiniam nikogo, bo wiadomo, że procedury były tam podnoszenia tych kartonów i szkolenia były i w ogóle, no ale wiadomo, że czas i sytuacja wymaga, że nie wszystko będziecie robić zgodnie z procedurą. Także słuchajcie, no to tak nawiązuję tylko dlatego, że mi się ta kontrolka zapaliła, czy ja podołam w tej nowej pracy, podejmując ją, ktoś mi zaufa, a ja nie informując go, że mam plecy skrzanione. I wam powiem tak szczerze, sobie wziąłem tak, na chłopski rozum, że spróbuję, no kurczę, spróbuję, może te 5 ton, może tam jest jakiś inny proces, może po prostu tą puszkę, bo ja oglądałem te puszki farby 25 czy 30 litrowe, nawet sobie je podniosłem z tych raków, może się kładzie na paleciaka, może tam się gdzieś podjeżdżało, rozumiecie, o co chodzi, może później on coś mówił, że te chochlą tam się te farby nakłada, także mówię, może to nie będzie taka bieganina z tych magazynów i te farby ciągnięcia do tych maszyn, do tych mieszalników, tak na hardkora, ale jeżeli płacą tam takie pieniądze i pracownik mówi, że się nadźwigam, czyli wiedziałem, że coś nie tak i nie bardzo wiedziałem, czy ja już jestem dalej tym terminatorem i czy po prostu podołam, czy ja przysiądę tam na przykład miesiąc, dwa, trzy albo po roku i powiem sobie, dobra, dowaliłem sobie teraz plecy i nie jestem w stanie już nic wykonać i tak bym poległ, nie? Także, no słuchajcie, nie odpuściłem tematu, wróciłem do domu,
Mówiłem do mojej kobiety jeszcze, żeby mi dała tą drugą pracę na magazynie, bo tam też ona była ze mną, to przeglądała, także mi podała, a tam było też blisko, 5 minut samochodem koło mnie, praca na magazynie, ale tam było tylko aplikuj na tej stronie. Ale były pełne dane podane firmy, także zadzwoniłem do tego sklepu, bo to jest sklep z magazynem, od razu sprzedają też i mają magazyn na dole. I że chciałbym porozmawiać z kimś kompetentnym o sprawie pracy, podali mi szefa. Przedstawiłem się, mówiłem, że gdzie mieszkam i generalnie, że szukam pracy, czy bym mógł porozmawiać on. A ten pan do mnie mówi, żebym aplikował, nie? No słuchajcie, powiedział mi, żebym aplikował, no to tak. Tu mam pracę na umowę, zlecenie mogę przyjąć, tu mam pracę, którą też mogę przyjąć, no to no nie mam nic do stracenia i mu mówię, proszę pana, pan posłucha mnie, że no nie bardzo chciałbym aplikować, że nie bardzo chciałbym, żeby to wylądowało gdzieś w koszu, a ja może na pana będę czekał. Mówię, że mieszkam tutaj blisko, że czy by poświęcił pan mi 5 minut, za 15 minut mogę u pana być i że mam bardzo duże doświadczenie na magazynie, bo 14 lat pracowałem za granicą na magazynach, także ten pan to jedno słowo generalnie powiedział mi, no to zapraszam, nie? No to także wskoczyłem w samochód tak jak stałem, no bo jak ja wróciłem, to byłem i w butach i we wszystkim, tylko wykonałem ten telefon. Słuchajcie, zajechałem tam. Bardzo miłe rozczarowanie, dzień dobry, ja w sprawie pracy, ten pan akurat tam trzech pracowników było, wstał, czy dwóch pracowników wstał i zaprosił mnie do góry. Ja już wiedziałem, że będzie dobrze w momencie, jak on przechodząc tam do biura, do siebie mnie wpuścił, otworzył biuro obok i poprosił syna na rozmowę kwalifikacyjną, czyli moją, nie? Żeby też przy tym uczestniczył. Także ten jego syn, my już usiedliśmy, ten jego syn przyszedł, spojrzał na mnie i uwierzcie mi, że to było coś takiego, co zawsze łapie was za serce, czyli przywitaliśmy się i generalnie było tak, że on poprosił tatę, tato przeprowadź sam tą rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ jestem bardzo zajęty, przeprosił i tak dalej, mówię. Sobie od razu powiedziałem, że jestem w dobrym miejscu, nie? To po takich ludziach od razu idzie zauważyć. No i słuchajcie, jak ta rozmowa przebiegała, powiedziałem generalnie temu nowemu pracodawcy, że nie jestem przygotowany, ponieważ byłem na jednej rozmowie już, najprawdopodobniej byłbym przyjęty, ale nie ukrywam, że tam trzeba nosić ciężkie ciężary i nie wiem, czy bym temu podołał, ponieważ już robiłem to za młodego i mam trochę plecy popsute. On się zaśmiał, mówił, że tutaj generalnie tylko czy rozróżnię kabel od żarówki, bo to sklep elektroniczny, elektryczny. I słuchajcie, no słuchajcie, pogadaliśmy sobie leciutko prywatnie, leciutko o właśnie tej pracy, także rozmowa fajnie przebiegała. Szef, pracodawca też opowiadał o firmie, jak ją stworzył, od podstaw i w ogóle, także jak gdzieś znalazłem wolną lukę, to oczywiście mu pogratulowałem sukcesu, bo to nie mogło obyć się bez tego oczywiście, ponieważ no, wielki szacunek za takie rzeczy, że ktoś w jakimś tam podeszłym wieku sobie rozwinął firmę w Polsce i zatrudnia paru pracowników i rodzina w tym, no fajnie to wszystko wyglądało. Także pan mi opowiadał, że rozumiecie, że jak firma mocno się rozwija i tak dalej. Ja mu powiedziałem o sobie też taką sytuację, co nie mówiłem na internecie, że pracowałem dla jednej firmy przez agencję, gdzie naprawdę było ciężko kontrakt dostać i powiedziałem mu, że po 5 dniach już praktycznie miałem kontrakt, a po miesiącu już byłem kierownikiem na tym stanowisku. Także on mi powiedział, no widzę, że jesteś poukładany i tak dalej i no co, że on mu się firma rozwija i też będzie szukał
właśnie ludzi na stanowisku kierownicze i tak dalej. No słuchajcie, no generalnie po tej rozmowie się skończyła ta rozmowa, że zostałem przyjęty, tak jak może tam, ale generalnie ręka była podana i 1 lutego mam zacząć pracę, iść na 8 godzinę, także czekam na swój debiut, żeby pokazać, czy podołam, czy dam radę, czy będę rozumiał tą pracę i tak dalej, chociaż nie powinno być problemów. No i co? Tak to wyglądało w sumie. Tylko weźcie pod uwagę, że ta całą pracę, o czym ja mówię, dlaczego ja się tak nie boję, nie mam takiego ciśnienia. No dobra, możecie sobie powiedzieć, że na przykład mam pieniądze na koncie, dlatego nie mam ciśnienia, że ludzie, którzy nie mają, mają gorzej, nie mogą tak sobie jakby dżonglować tymi pracami i wybierać, i szukać, i odpuszczać, i szukać co lepsze. No fakt. Pracowałem na to ciężko, także mogę sobie tak naprawdę troszeczkę tak pozwolić, poprzebierać na rynku pracy, chociaż widzicie, że to moja już praktycznie trzecia taka praca, którą podchodzę do niej, gdzieś gdzie byłem na tej rozmowie, także na razie w tej Polsce jestem fajnie mega zaskoczony. Ale słuchajcie, weźcie sobie pod uwagę, że bo ja tak naprawdę chciałem jeszcze porównać 14 lat temu, jeżeli ja tu byłem, to w moich czasach to pracy się szukało dobrze w gazecie, to jeszcze jak się ją dostało, to nawet człowiek nie pytał, ile zarobi i tak dalej, żeby tylko dostać pracę, żeby mieć na chleb. A teraz to normalnie się wchodzi, pyta się o pieniądzach, o możliwości awansu i tak dalej. Takie, na luzie takie są normalne rozmowy. A wiecie, dlaczego to jest też między innymi tak sobie można pozwolić? No bo jak zobaczycie sobie teraz na te zdjęcia, to są robione zdjęcia z dzisiaj. Ja po Fyrklu sobie troszkę pojeździłem. Nawet niedużo. Powiem wam szczerze, nie wiem, objechałem 10 minut. I zobaczcie, gdzie ja się w ogóle zatrzymywałem, żeby zdjęcia porobić. Kurczę, no gdzie w tamtych latach było, rozumiesz, że pracodawca wiesza banery, że przyjmie pracownika? No to musi wam dać do myślenia. Zobaczcie, ile macie porteli. Macie portele internetowe, ogłoszenie właśnie na banerach, w radiu mówią, gdzie przyjmą pracodawcę, różne agencje pracy, takie fajne właśnie te aplikacje, jak na przykład Praca za Rogiem. No i zobaczcie, także nie bójcie się tego, nie wiem jak to inni widzą w czarnych czy złych tam barwach, ale spójrzcie na to kolorowo i różowo. To także będzie nam o wiele lepiej. No także słuchajcie, jak już tam dostałem tą pracę, wróciłem do domu, wykonałem telefony dwa zwrotne do tamtych pracodawców w sumie. Podziękowałem mu za umowę zlecenie, temu jednemu, że no powiedziałem mu, że jest wspaniałym człowiekiem, że fajnie by było być w jego drużynie i byłoby miło, ale muszę mu podziękować, ponieważ nie przyjmę umowy zlecenie. No bo też muszę myśleć przyszłościowo, mam rodzinę, a wiecie jak jest w Polsce, może jakiś kredyt, może jakąś lodówkę na ratę, no słuchajcie, niedługo pieniążki się skończą. Także fajnie się rozstaliśmy telefonicznie. Też mi podziękował, że go poinformowałem. Później do tamtego też zadzwoniłem drugiego o te farby, żeby już po prostu No, że mu dziękuję bardzo, żeby przeprowadził sobie tam rozmowę z tamtym, że przed chwilą dostałem pracę, którą przyjąłem i powiedziałem mu też również, że bardzo przepraszam, ale chciałbym się jednak wytłumaczyć, dlaczego to tak nastąpiło, no bo przecież rozmowa w świetnie nam się rozwijała, także powiedziałem mu, że no mam problemy z plecami, nie wiem, czy bym podołał, nie chciałbym zrobić po prostu no człowieka w balona, no bo jeżeli mam drugą ofertę, to nawet nie chcę spróbować, mimo to, że tam większe pieniądze dawali, ale to nie o to chodzi. Nie zawsze chodzi o pieniądze.
Także pewne rzeczy trzeba uszanować. Słuchajcie, co jeszcze, jakbym mógł tak powiedzieć, o właśnie, dziękuję Wam za komentarze, to jest jedno, tam był jeden człowiek, który ja, jak Wam mogę tak powiedzieć, te komentarze bardzo dużo sobie biorę do siebie, niektóre uszanuję, się z nimi nie zgodzę, wiadomo, jak jest zawsze, ale nie bardzo dużo sobie wezmę do siebie, bardzo dużo mnie uczycie w ten sposób. Ta moja terapia dalej trwa, nie tylko widzę u moich kumpli, także Wy jesteście też moją terapią, świetnie, dzięki. Ale chciałem podziękować, bo ruch wykonałem akurat przy jednym, w sumie to dwóch komentarzach. Jedno się fajnie złożyło, że ktoś mi napisał, funt idzie do góry, akurat jak siedziałem przy telefonie, nie, w ogóle się nie spodziewałem, byłem, zobaczyłem, ja faktycznie, także akurat złapałem ten komentarz na żywo, dziękuję bardzo. A jeden mi powiedział, żebym czekał tam do lutego, do połowy czy do końca lutego, bo jest tam jakimś analitykiem tego wszystkiego, rozwinął się, świetnie, dzięki, nie wiem kim tam jesteś, ale podesłałeś tam chyba jeszcze linka, czy odesłałeś tam mnie na tą stronę, także fajnie, także posłuchałem Ciebie, bo po prostu posłucham ludzi, myślę, że to się dobrze opłaca. I także słuchajcie, funta sprzedałem następnego dnia po tym komentarzu od tego kolesia, który mi napisał, że funt rośnie, idzie do góry, także sobie go przyfilowałem, to sobie go sprzedałem. Sprzedałem go za 5-10, także to co chciałem otrzymałem. Sprzedałem 80 tysięcy funtów, także musicie sobie obliczyć tam 400 parę tysięcy. Ale drugiego tego komentarza też posłuchałem od tego analityka, który powiedział, że funt będzie no rósł w lutym. Także mówię, słuchajcie, na budowę już mam, fajnie, ona będzie ruszała, bo ona będzie nagrywana. Ale mówię, zaryzykuję jeszcze tam 50 chyba 3000, to tam mam do sprzedania, rozumiecie, właśnie na, może podskoczy na przykład na 5,20. Także fajnie. To już jest sprzedane. No dobrze, no nie będę Wam gitarę więcej zawracał. To wszystko w sumie, co chciałem powiedzieć. Trzymajcie za mnie kciuki w nowej pracy. Chyba, że coś się znowu wydarzy, to Wam nakręcę, nie? Może znowu mnie nie przyjmą gdzieś i pójdę gdzie indziej. To już chyba z kamerą tam wejdę normalnie. Żeby Wam nie opowiadać, tylko zobaczycie, jak jest. Nie, żartuję. Słuchajcie, powiem Wam wszystko. Nie ma problemu. Wiem, że rodacy oglądacie. Też jakby nie patrzeć, nie mówię, że jestem mentorem, ale po prostu jeżeli ktoś, o jeden komentarz też był fajny, że też zjeżdżam, jeżeli Ci się uda, jeżeli Ty nie wrócisz za granicę, na przykład za rok, to ja zjadę, nie? Także wiem, że śledzicie fajnie, no to patrzcie, powiem Wam tutaj całą prawdę. No i słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, piszcie do mnie komentarze, jak Was prosiłem ostatnio, fajnie pisaliście, dziękuję. Jeżeli nie chcecie pisać komentarzy, to zostawcie jakąś buźkę albo rączkę, ale taką komentarzową. A jeżeli już jesteście lazy kompletnie, to zostawcie łapeczkę w górę i wielki szacunek Wam za to. No to tyle w temacie. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam.